trochę mam bałaganu w kabinie, ale jak to bywa, szykuję się teraz na wielkie połowy dorszy we fiordach norweskich. Tu widzimy sprzęt już przygotowany. A ja nie miałem czasu posprzątać. No oczywiście musiałem oglądać schematy, bo muszę zobaczyć, jak odpływa z kuchni woda, bo mamy problemy. To trzeba przejrzeć na schematach podłączenia. No ale nie o tym chciałbym mówić. To moja wieża. Ja słucham. Ja o tym chciałem mówić, chciałem pokazać ze swojego bulaja nasze wejście we fiordy norweskie. To jest fiord, którym pływamy. On doprowadzi nas do portu w Mo i Rana. Na razie to tak bulajowo. Tu mam bulaj z widokiem na pokład i na dziób. Teraz przejdziemy do następnego. I tutaj już mam boczny bulaj. Z którego mogę też prowadzić obserwacje. No to widzimy. Może przybliżę. I też widzimy osadę zbocza góry. No tutaj już są troszeczkę wyższe te góry niż skaliste, niż na Islandii były. Już jestem po pracy. I minęłoby mnie to. Na Norwegii spędziłem, jak już kiedyś mówiłem. Także te fiordy znam dość dokładnie. A o mojej ranie później powiem. Teraz może trochę siebie pokażę. Muszę tylko wziąć. Bo nie będzie widać, nie ma takiej długiej ręki. O. O, teraz już ja.
razy. No, w Islandii nie złapałem nic ciekawego. 6 sztuk, ale to było za mało, żeby pokazać. Coś dobrego wyciągnę. Nie wiem, o czym się będzie można pochwalić.